Alfabet Wojtusika. Podcast literacki Łukasza Wojtusika. Pomysł był taki, żeby one bardzo, te rozdziały retrospektywne, bardzo swobodnie nawiązywały do siedmiu grzechów głównych i miały być takim w sumie krzyżem, który dźwiga ten Tomasz, nie swoich grzechów, na tę Golgotę. A co on z tym krzyżem robi, to też nie powiemy tutaj. Powiemy za to o głównym bohaterze mikropowieści, Misterium, autorstwa Marcina Oskara Czarnika, który będzie gościem tego odcinka naszego podcastu. Ja nazywam się Łukasz Wojtusik i zapraszam na 148. odcinek Alfabetu Wojtusika, podcastu, który powstaje dzięki wsparciu patronek i patronów na patronite.pl. Zanim przejdziemy w podcaście do literatury współczesnej i powieści Marcina Oskara Czarnika, wycieczka w przeszłość do twórczości Stanisława Lema. Zrobiłem sobie taką przyjemność i wam polecam posłuchanie audiobooka. Dzienniki gwiazdowe, superprodukcja Audioteki, to jest po prostu znakomita rzecz w roli głównej nieustraszonego potomka Gullivera i barona Münchhausena, kapitana dalekiej żeglugi galaktycznej, łowcy komet, Piotr Adamczyk. To wydarzenie dźwiękowe reżyseruje Wawrzyniec Kostrzewski, a posłuchamy również wśród głosów Adama Ferencego, Grzegorza Pawlaka czy Krzysztofa Gosztyłę. Ponad 12 godzin i naprawdę duża przyjemność słuchania. Dla mnie prywatnie, głównie dzięki, czego chyba do końca się nie spodziewałem, świetnej interpretacji postaci kapitana Tichego, który jest głównym opowiadającym historię z dzienników gwiazdowych w wykonaniu właśnie Piotra Adamczyka. Świetnie słychać w tym audiobooku, że aktor się po prostu znakomicie bawił, budując postać Tichego. A materia literacka sama przyjemność, nie tylko dla fantastów. Jeśli więc chcecie poznać bliżej historię, wiele tych historii o nieustraszonym odkrywcy 80 003 globów, kawalerze orderów mlecznych i mgławicowych, to sięgnijcie po Dzienniki Gwiazdowe, superprodukcji Audioteki, która ta audioteka przy okazji jest partnerem tego odcinka podcastu Alfabet Wojtusika. O literaturze Łukasz Wojtusik. A my z kosmosu przechodzimy do Misterium i do antykwariatu, ale po kolei. Marcin Oskar Czarnik zgodził się ze mną spotkać, to dziennikarz, promotor literatury. Znaliśmy się od jakiegoś czasu, wiedziałem, że pisze książkę, a kiedy napisał, przyjechał do mnie i mi ją wręczył, a ja przeczytałem najpierw raz, a potem drugi raz, a potem udało nam się spotkać w antykwariacie Abecadło. Usiedliśmy w niewielkim pokoiku, wypełnionym książkami, dzięki uprzejmości szefa, którym jest Antoni Stąpor, szefa antykwariatu Abecadło w Krakowie. Przyglądaliśmy się książką, mówiliśmy, a to bym chciał, o, to wydanie BNK jest znakomite. I tworzyło nam się takie literackie podglebie pod rozmowę główną. Zastanawiałem się zresztą, ile z tego, co sam Marcin przeczytał, wpłynęło później na to, co znalazło się finalnie w Misterium. Czuwanie nad Tomaszem, głównym bohaterem, i nad światem z Misterium, zatem ogłaszam w niewielkiej przestrzeni jednego z pomieszczeń nasiąkniętego historią antykwariatu Abecadło w Krakowie. R jak rozmowa. I rzekł Marcin Oskar: oto ja daję wam Misterium. I Misterium ciałem się stało w postaci niewielkiej, ale bardzo intensywnej prozy. Jaką tajemnicę chciałeś nam opowiedzieć? Bolesną czy radosną? Boję się, że odpowiadając na to pytanie zrobię duży spoiler. Bo dla mnie tych tajemnic, myślę, w tej książce jest wiele. Tak, a gdzieś pomiędzy jestem. Gdzieś pomiędzy boleścią a radością. Choć ostatecznie to zmierza do tej drugiej. Do tej drugiej raczej. A twojemu Tomaszowi jest bliżej do Tomasza Zakwinu czy do tego niewiernego? Do tego niewiernego zdecydowanie. Zastanawiałem się nad tym, czytając twój tekst, czy nad wieloma rzeczami się zastanawiałem, ale jednym z nich było to, że jawiłeś mi się w tym tekście jako formalista, w dobrym tego słowa znaczeniu. I myślę sobie, zastanawiałem się, czy jako formalista, który dba o to, że ta forma jest oszczędna, że nie ma tam zbędnych słów, że ona jest też wielopoziomowa tekstowo, czy to ci przynosi frajdę? I tak, i nie.
myślę, że przynosi mi dużo satysfakcji. Efekt ostateczny. Jestem z niego zadowolony. Mhm. Przynajmniej tuż po napisaniu, bo im dłużej tekst leży, tym mniej mam do niego ciepłych uczuć. Nie wiem, jak jest, dawno nie zaglądałem do Misterium, od redakcji, czyli od paru miesięcy już i pewnie nie mam odwagi, żeby wrócić do tego tekstu, ale... Poprawiłbyś? Na pewno. Mhm. W ciągu tych miesięcy tyle lektur, tyle filmów się w moim życiu pojawiło, że na pewno widziałbym już trochę inaczej ten tekst. Więc cieszę się, że on już jest skończony, zamknięty i że nie mogę niczego w nim zmienić ani poprawić. Samo pisanie takiego tekstu jest bardzo niewygodne, jakoś uwierające, to znaczy dbanie o to, żeby każde słowo było na miejscu, żeby nie było tam niczego zbędnego, żeby wszystko coś znaczyło, żeby wszystko było policzone, no jest bywa męczące, ale myślę, że to takie dobre zmęczenie. Jak po takim dobrym biegu, albo po takiej dobrej grze, kiedy się człowiek rzeczywiście zmęczy, spoci i czuje się w jakiś sposób spełniony, to mniej więcej tak bym to przełożył na to pisanie. To były gorzkie żale autora i one przybyły, a teraz należy się Państwu trochę wytłumaczenia, dlaczego ja taką frazą operuję, bo ty sam się w tej frazie wynikającej z oficjum trochę, takiego na poły związanego z chodzeniem do kościoła w takim trybie rocznym, tak bym powiedział, nawiązujesz, ale nawiązujesz tak naprawdę do wielu tekstów z Starego Testamentu i rzeczywiście można też ten tekst w ten sposób rozbierać. Mi to, przyznaję szczerze, sprawiało dużą frajdę, bo z jednej strony mamy te odwołania, wiesz, do nabożeństw majowych, a z drugiej strony mamy nawiązania do stricte tekstów testamentowych czy do psalmów i to jest rzeczywiście fenomenalna zabawa, a jednocześnie to jest część historii twojego bohatera i twoja. Tak, to w ogóle nie było tak pomyślane najpierw. Ta książka miała być trochę czymś innym i o czymś innym, tylko dość szybko zorientowałem się na bardzo wczesnym etapie pisania, że dochodzi do głosu coś nieświadomego i ta fraza układa mi się trochę w trochę taką frazę biblijną, że układam różne metafory, różne porównania, jakoś głęboko osadzone w tym języku kościoła, języku Biblii, języku liturgii i postanowiłem za tym pójść i zobaczyć, co się wydarzy. I myślę, że to była dobra decyzja, bo to rzeczywiście, że ten język jakoś potrzebował zostać opowiedziany, że potrzebował, coś tam we mnie potrzebowało dojść, dopuścić go do głosu. No myślę, że to sprowokowało taki, jeden z recenzentów fajnie to nazwał, trochę chyba też tak o tym myślę, że powstał z tego taki odwrócony egzorcyzm. Ta fraza, która mogłaby być mieczem kiedyś tam dla mnie, została obrócona jakby w jakiś lemierz. I to trochę było celem, żeby ten opresyjny, czy język, który mógł się wydawać opresyjny, albo może się wydawać nadal, obrócić trochę przeciwko niemu i opowiedzieć go nieco inaczej. To zresztą w trakcie pisania okazało się, że, no bo Biblia jest takim tekstem, który w zasadzie zawiera wszystko w sobie. Tam i literacko, i też naprawdę jest przebogata w tym mówieniu o życiu, o jego pełni i o różnych potrzebach i pragnieniach i namiętnościach. I bardzo prędko się okazało, że życie moje, czy moich bliskich, czy, no, ta książka jest w pewnym sensie autobiograficzna, ale nie zupełnie, ale prędko się okazało, że to te moje doświadczenia, czy potencjalność doświadczeń moich bardzo, bardzo łatwo i przenika się z tymi historiami, opowiadaniami biblijnymi, że to się nadal dzieje i że łatwo ze sobą te dwie narracje, te dwa poziomy jakoś zespolić. I tu nie chodzi tylko o taką formę literacką, jak
jaką jest przypowieść, ale także o wiele innych form. Chociaż rzeczywiście jest trochę tak, dla mnie przynajmniej jako osoby, która czytała dwa razy twoją książkę, że to są takie w znacznej mierze sceny, to znaczy sceny, w których, które są same w sobie misterium, bo my nie ja jako czytelnik do dzisiaj nie do końca wiem, czy to się głównemu bohaterowi przydarzyło, czy się nie przydarzyło, czy on gdzieś nie jest zamknięty w jakiejś spirali i czy ta historia się cały czas nie powtarza, a może to jest jego tylko i wyłącznie jakiś taki trip po Krakowie, który ma mu unaocznić to, co się naprawdę wydarza. Tego nie zdradzę. Państwo wybaczą, że tak opowiadam dookoła, ale tam jest jeden bardzo ważny wątek, od którego odbija się ta historia, a na poziomie prymarnym to jest zwykła opowieść. Oto człowiek, który uciekł z niewielkiej miejscowości, której centralnym miejscem był kościół, trafia i żyje już w Krakowie od jakiegoś czasu i nagle przyjeżdża matka i trzeba ją odebrać z dworca. I tak naprawdę zaczyna się ta podróż od podróży na dworzec. Nie do końca wiemy, po co ta matka przyjechała. Wiedziała, że wiemy, że w odwiedziny. Potem się pojawia ten wątek, że możemy się domyślać, że z tym była związana jeszcze wizyta w innym miejscu matki i nagle ta rzeczywistość zaczyna nam się niesamowicie rozpadać, tak naprawdę. Zastanawiałem się, wiesz, czy ty pracowałeś nad konkretnymi scenami i potem je ułożyłeś w narrację, czy już tą narrację całości miałeś? Zacznę może od tego, że cieszę się, że twoje odczytanie jest właśnie takie, to znaczy, że masz wątpliwości co do prawdziwości tych zdarzeń i że zastanawiasz się, czy to wszystko nie jest jakąś jedną wielką psychozą tego bohatera i może dzieje się w jakimś półśnie, w jakimś podziemiu. Albo tylko w jego głowie. Albo tylko w jego głowie, tak. Stąd też te różne wskazówki, które gdzieś tam się pojawiały po drodze, jakieś miedziaki w jego, albo mydełko w jego, w jego kieszeniach. Ale tak, pisałem trochę, początkowo napisałem kilka scen, które zacząłem montować w pewnym momencie i później ta historia już zyskała sobie plan, jakiś konspekt i wiedziałem, dokąd ona ma zmierzać. Aha. I w jaki sposób, więc biegło to chronologicznie. Trochę o tym chyba jeszcze nikomu nie mówiłem, ale trochę zawdzięczam Kieślowskiemu i Dekalogowi. Te, zwłaszcza te rozdziały retrospektywne, myślę, że tutaj pewna ich dowolność, pewien ich układ mógłby być tu w zasadzie dowolny, bo pomysł był taki, żeby one bardzo, te rozdziały retrospektywne, bardzo swobodnie nawiązywały do siedmiu grzechów głównych i miały być takim w sumie krzyżem, który dźwiga ten Tomasz, nie swoich grzechów, na tę Golgotę. A co on z tym krzyżem robi, to też nie powiemy tutaj. Ale tak, to było, tak jak mówiłem wcześniej, to pisanie początkowe, ale było trochę przypadkowe do momentu właśnie zrozumienia, że muszę się posłużyć takim, a nie innym językiem. A kiedy już to zrozumiałem na bardzo wczesnym etapie, to książka już biegła bardzo konkretnym, obmyślonym torem. Ale przez to, co pokazujesz w historii swojego bohatera Tomasza, w tym, jak on myśli tymi tekstami natchnionymi, tak bym nazwał je, i biblijnymi, i ludowymi, i językiem wsi się posługuje. Przez to wszystko, kiedy zderzamy się z postacią matki, to ja zapisałem, że M jak matczynę, że tą matczynę wjeżdża jak czołg, pokazuje, że nie jesteśmy się w stanie w żaden sposób oddzielić tak w 100% od tego, skąd przyszliśmy i od tego bagażu matczynego. Ja to tak odebrałem, że jak wjeżdża matczynę z językiem, z siłą, z tym mocnym ja, ta matka powoduje, że ja mam takie wrażenie, że on za chwilę zacznie do niej mówić tą gwarą, bo po prostu z nią nie potrafi się komunikować inaczej, nie? Tak, stąd się bierze to całe zamieszanie i ten... Coś, nie chcę tego nazywać tak, no coś jakby wstyd. Nie chciałbym mówić o tym tak konkretnie, ale jest w Tomaszu coś rzeczywiście, co powoduje w nim jakąś taką nieprzyjemność. On jest trochę nieprzystawalny, jest nie na miejscu. Bo to jest książka o wstydzie. Zresztą twój bohater mówi, przyznaje się chyba w pewnym momencie dosłownie, tam pada pytanie, kogo czy czego się wstydzisz? On mówi siebie. Tak,
tak, tak. Tylko mam problem trochę z tym, żeby pójść w takim kierunku objaśniającym, bo chciałbym jednak zostawiać to miejsce dla czytelnika i dla tego, żeby on myślał o tej książce tak jak mu się podoba. Ale no to przede wszystkim miała być odwrócona Ewangelia. Ale chciałem stworzyć takiego bohatera antymesjanistycznego. No ten wstyd jakoś dobrze tutaj grał z tym. Pozwalał stworzyć takiego bohatera, który w pewnym momencie może zrobić piruet, odwrócić się na pięcie i powiedzieć nie, tak nie sposób żyć. Ale jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś wcześniej, to masz rację, że ten tekst ma wiele warstw i że go można czytać na różne sposoby. Nawet próbowałem czytać, co było, nie ukrywam, dość trudne, ponieważ w kilku miejscach stosujesz taki zabieg, że do tej podstawowej narracji wkracza ta narracja psalmiczna i to jest, czy jak z nabożeństwa, tak. Nie? I to są jeden do jednego teksty, które po prostu usłyszycie państwo w kościele podczas jednego z nabożeństw. Mm-hmm. Sprawdzałem korelację, to znaczy starałem się czytać wers stąd i wers stąd. Mm-hmm. I za pierwszym razem to było trudne, a za drugim razem te połączenia zaczynają się gdzieś pojawiać na poziomie niżej, nie? Mm-hmm. Znaczy głębiej, może tak, nie niżej. Tak. Początkowo nawet myśleliśmy z panią Krystyną Bratkowską, wydawczynią, żeby dodać tutaj podtytuł palimpsest, ale uznaliśmy, że za dużo tych sugestii, żeby to jednak zostawić czytelnikowi i niech czytelnik sobie to na różnych poziomach odczytuje. Wiesz, ja się tego przyznaję szczerze, trochę bałem, bo jak wchodzę w taki, teraz bardzo dużo powieści jest pisanych właśnie w takim palimpsestowym trybie, to co u ciebie mnie zachwyciło, to że ty w tym wszystkim, wrzucając tyle poziomów, jesteś nieprawdopodobnie oszczędny. To znaczy, ja czuję, że te frazy nie są przypadkowe, że one są bardzo mocno przepracowane, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. To znaczy, że ty panujesz nad językiem, a nie język nad tobą, nie? I że przez to być może te warstwy lepiej widać. Bardzo mi zależało na tym, żeby te historie, to znaczy mówimy tutaj o czymś jakby antyewangelii i o mocnych odwołaniach na przykład do Biblii, ale też do Homera, bo w pewnym momencie ta opowieść z aluzjami biblijnymi trochę ustępuje opowieści z aluzjami homeryckimi. Nie powiem dlaczego, niech to pozostanie tajemnicą, ale bardzo mi zależało na tym, żeby te wszystkie aluzje, odniesienia i tak dalej, żeby one nie przeszkadzały w czytaniu tego tekstu. To znaczy, żeby one nie były niezbędne do jakiegoś rozumienia tego tekstu w ogóle. To znaczy, mam wrażenie, że ta historia może być, tak jak powiedziałeś wcześniej, czytana jako historia faceta, który ucieka ze wsi do miasta z jakiegoś tam powodu, bo się czuje nie na miejscu w tej wsi i próbuje sobie poradzić ze swoją przeszłością, ze swoim wstydem i tak dalej, no ale może być też czymś więcej i może tam być trochę więcej głębi. Tak sobie teraz pomyślałem, że najbardziej, nie, mam nadzieję, że nie będzie to obrazobórcze, a jeśli to, a niech tam, niech grzmią niebiosa, że najbardziej, wiesz, taką boską postacią w tej książce jest postać, która jest osobą niebinarną. Tak. Jan Maria. Ona ma wszelkie cechy jakiejś takiej postaci, no właśnie boskiej. W sensie, ona jest w ogóle tak napisana ponad tą narracją. Jakby ja miałem wrażenie, jakby ona była, wiesz, jak się zorientowałem, że ona jest, to jakby ona mogła wracać w dowolnym momencie i pojawiać się i wchodzić przez okno z takim ciepłym i spokojem mówić, tak jest, tak powstał świat. Nie przejmuj się. Tak. Idź dalej. Tak, to akurat postać Jana Marii trochę jest wynikiem moich lekturowych fascynacji Hermanem Hessem i Wilkiem Stepowym. To jest lektura sprzed wielu lat, ale jakoś mocno ze mną pozostała i... A wróciłeś do tej powieści? To ciekawe, bo ja czytałem Wilk Stepowy, był jedną z moich ulubionych powieści. I powiem ci, że wróciłem 5-6 lat temu, no czytałem w wieku 20, może 2-3 lat i byłem zafascynowany. Wróciłem, bo często jest tak, że jak masz coś takiego, ja tak mam, że jak jest jakaś książka, która wydawała mi się 30 lat temu genialna, to potem okazuje się, że nie wszystkie te książki wytrzymują próbę czasu. Tutaj nie powiedziałem jakiejś niesamowitej rzeczy. A Wilk Stepowy wytrzymał. Jakoś tak miałem wrażenie, że dobrze. No. Czytałem go ostatnio w 2017 albo 2018 roku. No miałem też wtedy 20 parę lat. Nie wiem, jakbym go odebrał dzisiaj.
ale myślę, że czasem wracam do fragmentów i nadal mnie to bierze. Chociaż tym się, ja od Hessego jakoś wychodziłem, ale różnimy się trochę kluczem, bo klucz Hessego raczej jest jungowski, a u mnie jest może bardziej w stronę Lacana to ułożone. Ale tak, ten Hesse, zresztą nie tylko on tutaj jest, ale jego chyba widać najbardziej, najmocniej. To zresztą jest może ciekawy eksperyment i nawet może wrócę do tego Hessego w tym roku, bo 5 lat minęło, czy 6 od przeczytania tego Wilka i nie wiem, na ile ja się zbliżyłem świadomie, a na ile nieświadomie do tej książki i chciałbym wrócić do tej lektury i sprawdzić. To ciekawe, czy to jest taki Wilk wyczytany, czy Wilk już wyobrażony na podstawie właśnie tego, co rośnie w tobie po lekturze po jakimś czasie, nie? Bo to też jest arcy ważny temat, że czytamy jakąś książkę i potem ona się nam gdzieś odkłada, ale buduje nam się na niej jakiś system odczuć pamięciowych historii, które nie zawsze mają odzwierciedlenie w tekście. Na przykład coś nas zachwycało, potem się okazuje, że wracamy do jakiejś książki i mówię, to mnie zachwycało 5 lat temu? Nie. W ogóle z tym Hessem to myślę, że, bo wspomniałem Wilka Stepowego, ale myślę, że tam więcej jego książek mogło, myślę, że Siddhartha też mógł być tak bardzo ważny tutaj. To się czasem tak wydaje, że te wszystkie książki, te lektury, które gdzieś tam parę lat temu czytaliśmy, że one jakoś przepadają, że nie wiem, jeśli się czyta kilkadziesiąt książek rocznie, a niektórzy pewnie czytają więcej, kilkaset, jeśli się zawodowo zajmują literaturą, to wszystko jakoś umyka i że się nie pamięta, nawet jeśli się pokreśli po tym, jakoś się pozaznacza. No a tymczasem potem człowiek siada do pisania i okazuje się, że w tym jego pisaniu jest mnóstwo tego, co przeczytał i nawet nie zdaje sobie do końca sprawy, jak wiele zawdzięcza tym lekturom, nawet sprzed dekady, albo lekturom jakimś dziecięcym. Myślę, że u mnie tutaj jest oczywiście mnóstwo aluzji świadomych i kontrolowanych, ale myślę, że jest równie dużo takich, z których nie do końca zdaję sobie sprawę. I może za jakiś czas wrócę do czegoś, przeczytam o czymś, co dawno mnie opuściło i zrozumiem, że to się w misterium znalazło. Jeśli, to też jest ciekawe. Jeśli Jan Maria jest jakąś taką emanacją czuwania, to tego czuwania w twojej książce, znowu rozumianego na wielu poziomach, też wydaje mi się dużo, bo jest to czuwanie związane ze śmiercią. On powraca i tu chyba nie zdradzę jakiejś wielkiej historii. W rodzinie Tomasza jest taka śmierć najbardziej naznaczająca i to jest śmierć Zosi. Jest tutaj forma czuwania. W ogóle jest trochę tych czuwań nad ciałem zmarłego. Jest też czuwanie głównego bohatera nad matką w pewnym sensie. Tak ogólnie powiem, znowu, żeby zbyt wiele nie opowiedzieć, to jest takie czuwanie też metaforyczne. Jest nawet, tutaj sparafrazuję zdanie, które pojawia się w książce, że nie udaje nam się czuwać czasem nawet godziny. Jest jakiś taki wątek, który też gdzieś mi się w czytaniu, wiesz, że my też trochę czytając czuwamy nad tym bohaterem, to znaczy nie współczuwamy razem z nim, ale czuwamy nad nim, w sensie, że gdzieś tak z nim, nie chcę powiedzieć empatyzujemy, bo to jest też teraz coraz bardziej takie wyświechtane słowo, ale gdzieś, że ten element czuwania jest, nie wiem, no jakoś tak, wiesz, czytając, dzielę się swoimi wrażeniami, nie? Pewnie tak, bo mam wrażenie, że kultura ludowa, czy kultura wsi, bo jest taką kulturą czuwania, tego czuwania jest bardzo dużo. No, nie wiem, jak jest teraz, ale z mojego dzieciństwa, czy nastoletniości jeszcze, no taki cykl, jaki na przykład znamy z Raymonta, cykl pół roku, który się jakoś sprzęga z cyklem liturgicznym, to był obecny i mamy ten krótkotrwały okres świąteczny Wielkanocy czy Bożego Narodzenia, ale jednak on jest krótkotrwały rzeczywiście, a wszystko pomiędzy tym to jest czuwanie. Mamy okres Adwentu, Wielkiego Postu. Zresztą pamiętam, że kiedy byłem dzieckiem, to po naszej wsi
wędrował nie tylko po naszej, po całej Polsce, wędrował obraz, kopia obrazu z Częstochowy. Tam też było dużo czuwania i noszenia tego obrazu od domu do domu, cała rodzina się zbierała i czuwała przy tym obrazie, modliła się do niego. Przynosiło się różne figurki, różne rzeczy z kościoła i też się czuwało, to miało trochę zachęcać dzieci na przykład do takiego aktywnego uczestnictwa w życiu kościoła, więc na przykład w Adwencie albo w Wielkim Poście dzieci chodziły do kościoła, zbierały jakieś obrazki. Dobra, właśnie o to cię miałem zapytać, czy tak. Zbierałeś obrazki? Tak, zbierałem obrazki, pewnie, bo... Ja zbieram, ale nigdy mi się chyba żadnego nie udało skompletować. Mnie się udało, bo padają czasem zarzuty wobec tej książki, że to niemożliwe, że w latach, nie wiem, 2000-tych, 90-tych kościół był tak ważny i tak bardzo ustalał rytm życia, ale ustalał. To znaczy, mam wrażenie, że dla nas z podwórka nas rodzice ściągali jeszcze. To był ten czas, że nas ściągali, żebyśmy szli do kościoła. I szłeś z babcią na przykład, nie wiem, rzucam na rybę na nabożeństwo majowe? Tak. I to było bardzo bolesne wtedy, bo odrywano nas od zabawy, od tego, co nas rzeczywiście interesowało i co chcieliśmy robić. I nagle z tego porządku, w ten porządek z butami wchodziła, nie wiem, mama albo ojciec i zabierali nas do tego kościoła i ten kościół nas przenikał. I tam jest tego mnóstwo, te majówki, różne różańce, godzinki, co się śpiewa w listopadzie, są wypominki, potem jest Adwent, potem są zapusty, potem Wielki Post. Cały czas coś w kościele się wydarza i chodzi się tam i się tam czuwa i na coś się czeka właśnie. I później zresztą kościół, czy to nadal się dzieje, ale na przykład przygotowanie się do komunii przypominało trochę przygotowanie się do spektaklu jakiegoś teatra. Uczestnictwo w próbach wiele tygodni. Nie wiem, czy chcę to wspominać. Ja miałem 100 chyba, czy 150 pytań na kartce. A tak, to jeszcze egzaminy rzeczywiście. No ja miałem egzamin, taki bardzo poważny egzamin, miałem normalnie prawie jak maturę. Tak, my też. A do bierzmowania był zdecydowanie. Pamiętam, że mnie to tak rozstroiło, że się pochorowałem przed bierzmowaniem, bo komunia, ten egzamin przed komunią to pół biedy, bo zdawaliśmy go w klasie niewielkiej twarzą w twarz z księdzem, czy tam z katechetką i nikt się za bardzo nie przejmował tym, czy powie coś głupiego, albo się pomyli. Natomiast egzamin do bierzmowania był zorganizowany tak, że zebrano wszystkie te dzieci, czy nastolatków, którzy są kandydatami, ich dziadków, ich rodziców, był pełny kościół i kandydat wychodził wywołany na mównicę, tam gdzie ksiądz głosi kazanie. I ksiądz zadawał mu pytanie, a kandydat miał do mikrofonu przed całym pełnym ludzi kościołem odpowiadać na te pytania. No, duża presja. Pamiętam, że nie podołałem temu i leżałem chory, zmożony chorobą akurat opuściłem te egzaminy. No i tak oto dekonstruujemy misterium, opowiadając o misterium. Ale to misterna robota było, przygotować się właśnie do takiego wydarzenia w życiu wtedy. Nie wiem też, jak to teraz wygląda, nie będę w związku z tym się na ten temat wypowiadał, natomiast o religijności, ludyczności być może jeszcze powiemy. Mnie... Tak, dodam tylko, że to przygotowywanie się do egzaminów i ta cała wiedza ogromna, którą wtedy musieliśmy zdobyć, jednak się przydała tutaj. I... No, czyli widzisz. No. Tak. Czyli jednak to pracuje. A ja w związku z tym chciałbym dopytać o język, który się przydaje, ale jego inną odnogę, bo jest też tu ten język związany z miejscem, z którego bohater pochodzi, które zakładam jest bliskie również tobie jako autorowi, no bo pojawia się ten element gwarowy, to znaczy tego, że po pierwsze matka, która przyjeżdża, mówi gwarą, a po drugie bohater
w kilku sytuacjach miejskich w Krakowie łapię się na tym, że pierwsze słowo, które wypowiada, jest w gwarze i dopiero potem się kryguje i mówi w języku oficjalnym, tak bym powiedział. Tak. Na ile to jest język ciągle żywy i obecny dziś, nie? Bo znowu, można tutaj bardzo łatwo ten język i tą gwarowość upupić i trochę zamknąć to w takiej szufladzie, no a to jest chłopskość, trochę się z niej naigrywamy, z takiego stereotypu chłopskości, nie? A wiem, że u ciebie to jest prawdziwe, to znaczy, że domyślam się, że to jest taka historia, która gdzieś jeszcze dziś pracuje. Tak, ta gwara jest, ona oczywiście jest inna niż 10 lat temu, ale to też świadczy o tym, że żyje, bo się zmienia, ale jest obecna. Sam mówię gwarą, to jak jadę do domu, to się przestawiam i w domu mówię zdecydowanie inaczej niż mówię teraz, ale u mnie to się dzieje dość naturalnie, to znaczy wracam do miasta i znów mówię tą oficjalną, ładną polszczyzną, ładną, nie wiem, czy to potrzebną, ale ogólną polszczyzną, ale z moimi rodzicami na przykład tak nie jest, to znaczy oni przyjeżdżając do miasta, to nie jest tak, że moja mama, która postać książkowa, ta matka z Misterium, coś tam z niej ma. Moja mama rzeczywiście, ona się nie potrafi przestawić tak, jak my się przestawiamy, to znaczy ona jedzie do miasta i mówi tak, jak mówi. Musiałbym o tym z nią porozmawiać, bo w zasadzie nie wiem, czy ona dostrzega, na pewno dostrzega te różnice, te niuanse, te dystynkcje i na przykład idąc do lekarza zdaje sobie sprawę z tego, że lekarz mówi inaczej niż ona mówi, ale nie wiem, nie ma w niej, zdaje się, takiej świadomości, jaką ma na przykład Tomasz. Tomasz wstydzi się dlatego, że potrafi się przestawić i że może mówić, że ma wybór, że może mówić albo gwarą, albo polszczyzną ogólną, a w matce tego wstydu nie ma, bo ona ma tylko tą gwarę. I to jest znowu arcyważny element, drobiazg, ale który postawił mnie trochę przed takim pytaniem, także w kontekście w ogóle takich opowieści o naszych chłopskich, ludowych korzeniach wiejskich, tych opowieści non-fiction teraz jest sporo i zastanawiałem się nad tym, czy odwagą jest zmieniać ten język i się dostosowywać, czy uwspólniać, czy odwagą jest, no skoro mamy taką atencję obecnie na tą narrację o naszych przodkach, czy odwagą jest przyjść i powiedzieć, wywodzę się ze wsi i tak mówię, nie? Znaczy to jest arcyciekawe, to znaczy, że ten moment wstydu jest sam w sobie bardzo interesujący. Ja nie pochodzę ze wsi, ale pochodzę, to też jest w ogóle bardzo ciekawe, z miejscowości, która nazywa się Dąbrowa Górnicza i przez całe lata wmawiano mi, że jestem ze Śląska. W związku z tym, żeby już nie odpowiadać na głupie pytania, powiedz coś po śląsku, miałem kumpla ze Śląska i on mnie nauczył kilku słów po śląsku. Jak byłem gdzieś na koloniach, to mówiłem tych parę słów, żeby mieć święty spokój. I to też było pewne poczucie wstydu, że nie należy do jakiejś większej wspólnoty, która jest łatwiej określana, no bo Dąbrowa Górnicza nikt nie wiedział, no wszyscy wiedzieli, że to gdzieś na dole, więc nie jest to Kraków, więc na Śląsku. Nie? No więc jakby dlatego to też pytam, nie? Bo to jest ciekawe, że dało mi to też do myślenia, bo ja miałem takie odczucie, to jest tylko odczucie czytelnicze, że część z tych postaci, które są u ciebie drugo, trzecioplanowe, miałem takie podskórne odczucie, że one też nie są z miasta i że one też mają ten moment, że się łapią, którym językiem mają powiedzieć. W sensie, że to też nie są takie postaci zasiedziane w Krakowie od wieków, z dziada, pradziada, krakusy, nie? Że to wszystko, wszyscyśmy nabyci, nie? Tak, tak. I to też jakoś chyba jest jednym z elementów, które pogłębia ten wstyd Tomaszowy. To, że pewne osoby już ze wsi wyszły i z tej gwary wyszły i trochę piętnują tych, którzy jeszcze się nią posługują. To się zdarza. Bo pamiętam, że pierwsze takie klasowe jakieś zmagania czy komentarze bardzo nieprzychylne, bardzo raniące, to mi się przytrafiały już w szkole podstawowej, a ta szkoła przecież mieściła się na wsi.
tylko że ta wieś już się trochę transformowała i trochę już się zmieniała. Rodzice części tych dzieci wyjeżdżali za granicę, zarabiali tam, więc też awansowali trochę ekonomicznie i za tym to pociągało różne konsekwencje, między innymi no niektóre dzieci lepiej jadły, lepiej się ubierały, lepiej mówiły, oglądały lepszą telewizję i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam, że w ogóle napisałem chyba 2 albo 3 rozdziały w pełni gwarą. Ostatecznie z tego zrezygnowałem później i przepisałem je, bo... No, zostało rzeczywiście głównie w dialogach, tak, nie? Uznałem, że jeśli ta książka ma być o wstydzie właśnie między innymi z powodu posługiwania się gwarą, to książka nie może być nią napisana. Ona, ta gwara musi się... tam muszą być pęknięcia jakieś, w których ta gwara wychodzi z tego człowieka, który już jej nie chce i który się od niej odsuwa. Nie mogę oddać narrator nie może mówić tym głosem. Szczególnie, że to jest też trochę narracja w narracji, książka w książce, tak, nie? To by trochę odbierało jej siły, mam wrażenie. Nie byłoby takiego rażenia spowodowanego tą gwarą i wstydem z jej powodu. A sama wiejskość, jakby poza językiem, te miejsca, które opisujesz w tych fragmentach retrospektywnych, to jest taka rzeczywistość, która gdzieś tam jeszcze, jak wracasz w swoje okolice, na Podkarpacie jest obecna? Tak, to jest... Ja cię pytam trochę wypuszczając cię, bo wiem, że też o to pojawiały się jakieś takie głosy krytyczne mówiące, nie, no właśnie tutaj nam, ja to tak odebrałem, trochę Marcin Skończarnik stereotypizuje i pokazuje nam taką trochę przaśność tej wiejskości, której dziś już nie ma. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że pytam o to nie bez powodu, bo nie będąc człowiekiem, znaczy bezpośrednio w pierwszym pokoleniu nie pochodzę ze wsi, tylko raczej ze środowiska robotniczego, to... miejsce, w którym trochę teraz już pomieszkuję, jest takim miejscem, że jak siądziesz na zewnątrz, to w maju usłyszysz nabożeństwo majowe. Tak, I ci ludzie mówią, może nie jest to gwara, ale to jest jakiś taki lokalny mikrojęzyk. Tak. Swoją drogą książka zawiera fragment, nie chciałem zamieszczać tego w całości, bo byłoby to niezrozumiałe w zasadzie, to jest tekst mocno gwarowy, ale zamieściłem fragment życzeń, które mój dziadek, chłop z chłopa, jeszcze niedawno, bo zmarł w 2018, ale w 17 jeszcze chodził po domach rano we Wigilię, żeby składać życzenia domownikom. To kolejny przykład na to, że ta gwara żyje, ma się dobrze, ale te rozdziały retrospektywne dzieją się w latach 90. głównie, na początku 2000. i ta rzeczywistość, która jest z nich opisana, no, nie jest dobrze znana. Zresztą ona nadal się gdzieś zadziewa, bo niedawno nawet ojciec, który pojechał do rodzinnej wsi, wysłał mi zdjęcia chałupy swojego wujka, w której on jeszcze niedawno mieszkał, zmarł parę lat temu, w której jest klepisko. Te domy babek, które ja tu opisuję, rzeczywiście jeszcze jedna z moich babek, obie mieszkały w chałupach, jedna z nich dopiero w 2004 zamieniła klepisko na podłogę. Obie te chałupy miały dobudowane obory czy stajnie, w których jeszcze w 90-tych latach były zwierzęta. Ja z pewnych elementów właśnie nie napisałem na przykład w tej książce, że w chałupach jest klepisko, bo się bałem, że padną takie zarzuty. Uznałem, że ktoś to uzna za przerysowane i... A mimo tego, mimo że rezygnowałem z pewnych elementów, które uznałem, że mogą się wydać nieprawdopodobne, i tak te zarzuty padły. Więc... Ale to... No, stąd też się bierze trochę ten wstyd Tomasza. On się wstydzi dlatego, że boi się, że ktoś uzna za nieprawdopodobną tę rzeczywistość, z której on pochodzi. Więc trochę mam wrażenie, że te recenzje sprawiły, że słowo stało się ciałem. To znaczy... Ten lęk, który towarzyszył Tomaszowi w tej książce, trochę się zmaterializował i stało się to, czego bał się Tomasz. To znaczy padły zarzuty o to, że ta rzeczywistość może być nieprawdopodobna. A ona w latach 90. była bardzo, bardzo mocna. W 2000 też teraz już powoli, na przykład te chałupy z klepiskami powoli giną, ale no myślę, że gdyby pojechać na wschód,
wschód jeszcze mocniej, Podkarpacia, to, niż okolice Rzeszowa, z których pochodzę i które gdzieś tam są miejscem akcji tej książki, to myślę, że jeszcze byśmy takie miejsca znaleźli i no. My się wybraliśmy tak naprawdę w opowieść o misterium, a w zasadzie misteriach. I znów zabawne i wieloznaczne w tej naszej rozmowie jest to, że naprawdę, możecie mi państwo wierzyć albo nie, to o czym z autorem rozmawiamy teraz, to wszystko są tylko i wyłącznie didaskalia do opowieści książkowej zatytułowanej Misterium. I powiedziałem to nie bez powodu, dlatego że na koniec chciałbym cię zapytać o to, jak ty patrzysz w ogóle na literaturę. Powiedzieliśmy o tym, jak sam tworzysz, że to jest formalne, przepracowane, że to jest palimpsest, że wiele tu się rzeczy odbija z tego, co przeczytałeś, co przeżyłeś, że tych warstw jest wiele, nie o wszystkich nawet powiedzieliśmy, bo to też jest opowieść, ona ma elementy powieści formacyjnej, elementy takiej opowieści w ogóle tożsamościowej, bo Tomasz też mierzy się z własną tożsamością, albo nie potrafi się z nią zmierzyć do końca. Jak ty sam czytasz literaturę? Bo modny jest teraz ten taki element czytania przez siebie. Ja uważam, że nie ma dobrej literatury bez tego własnego doświadczenia, ale z drugiej strony, no właśnie fajne w literaturze jest to, że to przede wszystkim jest literatura, a nie opowieść o sobie. Tak. I jestem raczej zwolennikiem wykorzystywania swoich doświadczeń, ale w ograniczonym stopniu, przetwarzania ich literacko. To zrobiłem w Misterium, to nie jest opowieść autobiograficzna. No trochę biorę ze swojego życia, ale to jest opowiedziane tak, żeby to było do czytania. Zresztą ja bardzo lubię ekspresjonizm i to też w tej książce widać i bardzo potrzebowałem takiej jakiejś szyby, która pozwoliłaby mi to życie. No, bardzo mi się podoba to, co powiedział, teraz zaczynam mówić trochę chaotycznie, ale powinienem był od tego wyjść. Bardzo mi się podoba co powiedział Alberto Moravia o tym, o pisaniu właśnie autobiograficznym. To znaczy on twierdził, że należy korzystać ze swoich doświadczeń i odwoływać się do tego, co się przeżyło, ale jednak ubierać to w jakąś prawdę symboliczną, że pisanie o sobie, czy pisanie w jakiś sposób diarystyczny trochę, że przekreśla dobrą literaturę. I myślę, że chciałbym, żeby życie było zaprzęgane do pługu prozy, a nie odwrotnie. Nie chcę, żeby to proza służyła życiu. I niech tak zostanie, a resztę sobie państwo wyczytacie na kolejną twoją opowieść. Ja czekam. Marcin Oskarczarnik, tymczasem Misterium. Piękne dzięki za spotkanie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Obiecaliśmy, że książek trochę sobie wybierzemy i ja widzę, że jest tu w czym wybierać w antykwariacie Abecadło. To zanurzymy się teraz w książki, bo jesteśmy w takim pokoju, gdzie tych ciekawych rzeczy jest całkiem sporo. Tak, naprawdę było w czym wybierać w antykwariacie Abecadło, zresztą zwykle tak jest za gościnę. Szefowi pięknie dziękuję, antykwariatu krakowskiego Abecadło. Dziękuję także patronom i patronkom. Bez was nie ma podcastu Alfabet Wojtusika. To dzięki osobom wspierającym mnie na patronite.pl powstają kolejne odcinki. Są one w wersjach darmowych, ogólnodostępnych, na różnych platformach. Dzięki wsparciu mogę także wyjeżdżać, realizować kolejne rozmowy i projekty w ramach Alfabetu Wojtusika. Piękne dzięki wam, patroni, patronki. Do tego grona można dołączyć. Szczegóły tego, jak to zrobić, znajdziecie na patronite.pl/alfabet Wojtusika. Zapraszam także do subskrybowania moich kanałów na platformach, na przykład w Audiotece. Tam pojawiają się na bieżąco wszystkie odcinki Alfabetu Wojtusika. Partnerem tego odcinka podcastu jest Audioteka Dobrze Opowiedziane Historie. Znajdziecie tam oprócz podcastów, w tym Alfabetu, przede wszystkim największy wybór audiobooków po polsku. A kolejną rozmowę alfabetową znajdziecie tutaj już niebawem.